Elektrownia stanęła mniej więcej w połowie drogi z Rozwadowa do Niska. Nisko przede wszystkim miało starostwo, było powiatem. Było czystym miastem, co na owe czasy było bardzo znaczące. Rozwadów, no niestety, chociaż starszym miastem był, nie spełniał tych warunków ówczesnego komfortu jak Nisko. Dlatego też w Nisku tam się mieścił pierwszy zarząd zakładów południowych i zarząd elektrowni również tam funkcjonował. Zresztą główny przedstawiciel OZ-u, inżynier Stanisław Zawadzki, mieszkał właśnie w Nisku razem ze swoją piękną żoną. Mimo że wówczas ekoterroryzm był pojęciem nieznanym, to był sprzeciw przed budową zakładu elektrowni przez mieszkańców Pława okolicznego. Dlaczego? No, Pławiacy byli przeciwni nie tylko budowie elektrowni w Stalowej Woli, ale byli przeciwni budowie zakładów południowych. Po prostu nie rozumieli tego czasu, który nadchodził. Oni uważali, że tylko z ziemi mogą się utrzymać, chociaż utrzymali się Niemcy. Z marnej ziemi. Marnie. To było marne utrzymanie. I tutaj również doszło do wywłaszczenia z przysiłków pławskich Bykówki i Nowin. Na tym terenie stawiano elektrownię. Zresztą te sprawy sporne ciągnęły się jeszcze po wojnie. No ale w każdym razie elektrownia zaczęła stawać. Otóż zaraz na początku, w marcu 1938 roku, firma belgijska Palefranki zaczęła umacniać teren. Wbijała specjalnym urządzeniem słupy betonowe, by wzmocnić podłoże na powstające później ciężkie konstrukcje elektrowni. I potem przystąpiono do stawiania obiektów. A tempo było faktycznie ekspresowe, bowiem kiedy zjechali się tutaj do Stojnicy na otwarcie zakładów południowych 14 czerwca 1939 roku, elektrownia Stalowa Wola już funkcjonowała. Tak. Zresztą Eugeniusz Kwiatkowski nie byłby sobą, jak to już kiedyś mówiłem, gdyby nie zwizytował wówczas elektrowni. 14 czerwca 1939 roku właśnie Eugeniusz Kwiatkowski, twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego, wizytował elektrownię stalowolską razem z ministrami, którzy mu towarzyszyli. Zresztą również prezydent Ignacy Mościcki po raz pierwszy znalazł się na placu budowy elektrowni 8 maja 1938 roku. Oglądał to, co się buduje, oglądał teren, gdzie miał powstać port rzeczny, który miał służyć zarówno zakładom południowym, jak i elektrowni. Zresztą Kwiatkowski, tutaj jeszcze dodam, to jest istotne, Kwiatkowski nie był tylko raz tutaj w elektrowni. Władze państwowe w ogóle się interesowały budową elektrowni. Zresztą na sercu leżała całego rządu elektryfikacja kraju, bo to był szalony postęp. Jak mi wiadomo, Kwiatkowski kilkakrotnie był na terenie budowy stalowolskiej elektrowni. Wróćmy jeszcze do protestujących chłopów. Po wybudowaniu elektrowni dawała im pracę, ale jak była ona wynagradzana, ponieważ w hucie te zarobki w ówczesnych zakładach południowych były bardzo wysokie. Czy ta sytuacja dotyczyła również elektrowni? Przy budowie elektrowni zatrudnionych było wiele Polaków. Zarabiali oni znacznie lepiej niż u bogacza niżańskiego Gerharda Frankego, czy u księcia lubowirskiego w Harzewicach. Kilkakrotnie więcej dziennie zarabiali. Trzeba tutaj powiedzieć, że do pracy przy budowie elektrowni ściągali fachowcy z całej Polski. Ba, transport cały załatwiała właściwie ludność z Polesia. Tutaj około 150 furmanek jednokonnych przyjechało, przy pomocy których wywożono ogromne ilości ziemi. Chciałbym jeszcze dodać, że
prace te przy budowie elektrowni przebiegały bardzo sprawnie, szybko i były solidnie wykonywane. Co było zasługą nie tylko Francuzów, ale również Polaków. Co istotne, odbywały się bez większej mechanizacji. Także mimo tych trudnych warunków i terenowych, i trudnych warunków przy wznoszeniu konstrukcji, one przebiegały planowo. Trzeba dodać, że transport oprócz wspomnianych furmanek poleskich chłopów zapewniała również kolej. Zbudowano bocznicę kolejową od linii kolejowej rozwadów Przewoz. Co ciekawe, projektantem tej bocznicy kolejowej był inżynier zakładów południowych Ludwik Tołwiński, który leży na cmentarzu w Nisku. Tak. I tą bocznicą dostarczano cały ciężki sprzęt na teren budowy. Z relacji świadków poświęcenie zakładów południowych odbyło się z wielką, niebywałą wprost pompą. A jak wyglądało to w przypadku elektrowni? No, trochę skromniej na pewno, ponieważ 14 czerwca 1939 roku na poświęcenie zakładów południowych przyjechał sam prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, nie mówiąc już o wielu ministrach i o wicepremierze Kwiatkowskim. Poświęcenie elektrowni odbyło się dokładnie 25 czerwca 1939 roku. Faktycznie elektrownia już była zbudowana, co prawda tylko funkcjonował jeszcze pierwszy turbozespół i dwa kotły. Drugi był już zmontowany i kotły również były zmontowane. Ta uroczystość odbyła się na terenie elektrowni, przystrojonej flagi francuskie i flagi polskie. Na tę uroczystość, której de facto gospodarzem był minister przemysłu i handlu Antoni Roman, przybyła delegacja francuska. Na jej czele stał francuski Léon Noël. No, było wiele przemówień, wiele odznaczeń, między innymi dla Francuzów oraz dla Polaków, między innymi inżynier Stanisław Zawadzki, który tutaj nadzorował i odbierał urządzenia montowane w elektrowni z ramienia OZ-u, dostał Złoty Krzyż Zasługi. Elektrownię poświęcał sufragan przemyski biskup Wojciech Tomaka. Zresztą Wojciech Tomaka był wcześniej w Starej Woli 3 maja 1939 roku, kiedy zakłady południowe przekazały w darze Wojsku Polskiemu baterię haubic 100 mm. W tym miejscu stała elektrownia 1, wzniesiona jeszcze przed wojną. Niedługo powstanie tutaj nowoczesny blok energetyczny, ale także tutaj możemy znaleźć jeszcze pozostałości z przedwojennej elektrowni. Zobaczmy, co jeszcze zostało na terenie elektrowni z lat przedwojennych. Po elektrowni wybudowanej przed wojną już nie ma śladu. Została rozebrana na przełomie XX i XXI wieku. Ale ta elektrownia zapoczątkowała rozwój przemysłu energetycznego w Stalowej Woli. Zapoczątkowała również zmiany rozwojowe oraz społeczne. Ludzie uzyskali inny status społeczny, inne warunki życia. Weszli też w inny świat, świat nowy.